Julia! O, Julia, zejdź do mnie! Zadłużyłem się w tobie i wypowiedzieć nic nie mogę. Niegdyś pożygałbym się uczciwie, bawiąc tym słowem. Zostaliśmy zniszczeni trzęsieniem ziemi. Aaaa, no podobnie strzał z procy! Milan! Delektujmy się tym śniegiem, jak pasją w potrzebie. Dla siebie. Przestaliśmy żyć, a wręcz umarliśmy. Poprzez zanik pamięci zamieszkałem. Na odludziu. Z dystansu powstała wyspa, a ty znowu znikłaś. Kobieta, która nie zrozumiała moich intencji na próżno. Żyła gdzieś, upijając się własnym życiem. A ja no cóż, szczęśliwie na uboczu. Walki, trzeźwy i gotowy na odbiór zadawanych ciosów. Rzuć na dystans. Mam do was pytanie, a wy jak traktujecie poezję? I czym ona jest dla was? Pisząc pamiętniki, bericht, czyli dziennik, cokolwiek waszego osobistego, czym one są dla was? Serdecznie pozdrawiam. Jeszcze zagramy w gałę, nie smutaj. Dzięki tatku za buty. Tak myślę, jak przez te łzy, że to dusza, łzy radości i smutku. Czy się ze mną zgodzicie?